i mieszać w tym wszystkim, tak? Bo formuła zmiany zarządcy to być może także wychowawcy i tak dalej, i tak dalej. Deklaruję ze swej strony po tym wstępnym telefonie dość zachęcającym i tej mojej rozmowie z panią prezydent dzisiejszej. Jestem gotów w poniedziałek z panią, z jakimiś przedstawicielami rodziców także się wybrać na rozmowy do ratusza i mam nadzieję, że jakiś konkretów uda się wynegocjować. Natomiast no, z pewnością no, nie ma mowy o likwidacji przedszkola w tym miejscu, bo miasto nie ma żadnego pomysłu. I to mogę powiedzieć, gdyby przyszło się okopywać, to jestem też z państwem gotów się okopywać, tak? Bo trudno mi sobie wyobrazić nagle, że zakontraktowanych no, 67 miejsc, tak? W tej chwili, że zostajecie bez wyjścia, w zasadzie zostaniemy sami sobie. To tego w ogóle nie dopuszczam. Tak? Natomiast co do tych rozstrzygnięć, potrzeby jakiegoś porozumienia, wyjaśnić kwestię tych zobowiązań podatkowych trzeba byłoby, bo no, pani mówi, że zostały spłacone, ja z tej rozmowy... Ma pan wiadomość, tak? No, nie mam pewności, że zostały one spłacone, ale no, nie mam, jak mówię, nie chcę teraz podważać też pani słów, ale coś z tym trzeba zrobić, wyjaśnić to do końca i myślę uzgodnić na tyle, żebyście mogli wypoczywać spokojnie do 1 września. To dobra myśl. Jeśli mogę właśnie nawiązać do tego, co pan przed chwilą powiedział. Dzisiaj dzwoniłam do pani wiceprezydent i umówiłam delegację rodziców. Jeśli pani jest gotów pójść z rodzicami, to bardzo, bardzo chętnie. Środa, godzina 11. Tak, więc przedstawiciele, tam pani prezydent prosiła o delegację trochę rodziców. Jeśli byłoby to. Jeśli można, to ja pozwolę. My jako Rada Osiedla Łódkowo zobowiązaliśmy się pomóc wszelkimi sposobami, żeby ta placówka została tak jak jest. A że tu pani Ewa popełniła parę błędów, nie to... No to każdy jest tylko człowiekiem. Chciała dobrze, myślała, że będzie na dachu inaczej, a fachowcy zdjęli wszystko i od tego się rzekomo zaczęło. Ale mi się wydaje, że tutaj ten temat jest szyty innymi niźmi, ale nie będziemy w szczegóły po prostu na razie wnikać. Nie szukajmy drugiego. Tak, momentu. Tak, bo jak zaczniemy grzebać, to możemy się skaleczyć. Tak. Także... Przy okazji, jeżeli można jakieś pytanie, czy ktokolwiek się orientuje, jakie plany są miasta wobec tej nieruchomości, jeżeli przedszkole zostanie zlikwidowane? Nie, ale nie zbieramy. No, ale jeżeli będzie, jakiś plan zagospodarowania jest jako... Piękna nieruchomość, bardzo droga musi być. Także, wydaje mi się, że wszystko się potoczy po państwa myśli i naszej myśli, także udało nam się. Nie za mało czasu, bo generalnie co mamy tak, koniec lipca, sierpień, ja wiem, że są urzędowe terminy, jakieś odwołania, a jeszcze sierpnia, to 1 września, to nie ma czegoś spadku. Czy my mamy tutaj dzieci przyprowadzić pierwszego, czy... A to jeszcze chodzi o dzieci, które będą uczęszczały do zawodów urzędników. Będzie na pewno pozytywna, tak? Wasze będzie pozytywne wrażenie w dziecię. Będą zapewnienia, a w międzyczasie będzie przetarg organizowany. To tak nie jest. Trzeba odpowiedzieć na pismo, które się dostało w terminie, o którym mówi KPA. Nie ma tak, że my sobie czekamy i czekamy na piękne uśmiechy z ratusza. Tak, tylko ja myślę, że może są formalności, żeby nas nikt nie zaskoczył, słuchajcie, po spotkaniu. Naprawdę. Pismo, jeżeli jest dobra wola, prawdziwa dobra wola, to takie pismo jest tylko wyjaśnieniem, tak? Tam nie ma oszczerstw, kłamstw. To jest tylko wyjaśnienie. To jest merytoryczne pismo, które tak. Nie zawiera żadnych negatywnych sformułowań, nie, negatywnych ocen. Natomiast proszę państwa, pamiętajmy o tym, na czym polegają negocjacje. Ale tu nie trzeba negocjować, wie pani co? Znaczy trzeba negocjować. Nie, nie. Tu trzeba wyartykułować, uważam, swoje wyraźne stanowisko grupy osób, która nie chce tolerować takiego rodzaju zachowań i podejścia do nas, bo to jest do nas ja w sumie też. Zgadzam. Wie pani co, oczywiście można różnie podchodzić do negocjacji, tak jak pani to nazwała, ale generalnie dobrze jest zaakcentować swoje stanowisko najpierw, a potem usiąść do negocjacji, bo jak zaczniemy negocjować, może się to skończyć tak, że wymienimy sobie miłe uśmiechy, pożegnamy się, powiemy, że ktoś tam porozmawia i odezwie się za kolejny tydzień albo dwa znowu.
I z tych 6 tygodni, które nam teraz zostały, zostają za chwilę 4 tygodnie. Tak, proszę Państwa, tylko ja się każdy jako społeczeństwo nie zgadzamy się na tego typu traktowanie naszych dzieci. Tego nie mamy. Chodzi o trzymanie się do czasu tej rozmowy. Bo Państwo w środę jesteście umówieni. Tak. Skoro jesteśmy umówieni już w środę, to jest ta najwyższa środa. O ile to na pewno nie potrzebuje Was tak, no, to ma... Znaczy, mamy pomoc pana posła, mamy pomoc wielu władz. To nie jest tak, że my idziemy z ulicy, że nikt nas nie zna i nikt nas nie wspiera. Więc ja jakby miejmy na uwadze cel, co my chcemy. Czy my chcemy dać psztyczka w nos miastu, nie mówcie tak do nas. Bo ja też się zgadzam, że traktowanie i nas, i zarządcy jest absolutnie na poziomie nie do przyjęcia. Tylko miejmy w tyle głowy cel. To się na to nie gućmy, to się na to nie gućmy w takim razie. Po prostu się nie gućmy. W bardzo profesjonalny sposób. Jest napisane, że półtora miesiąca przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, aczkolwiek nie chciałem już tego rozbudowywać. To jest 4 miesiące prawie po zakończeniu rekrutacji. Tak, to my jako rząd ze świadomie podjęliśmy decyzję, do jakiego przedszkola dziecka wiemy, jak wygląda sytuacja przedszkola. A co z rodzicami, gdzie jest obowiązek miasta zapewnić im miejsce w szkole albo w przedszkolu, tak? No tu akurat pewnie miasto dość proste wymieniało argument, że 6 lat mają w rejonach w szkole i to jeszcze ale to może byśmy ustalili, kto ewentualnie by mógł iść w środę, tak? Pan. Kto z Państwa chce może, o tak. Kto by bardzo chciał? Nikt? Nie, tam jest ograniczona ilość, w sensie ze względu na to, żeby nie było. Znaczy, nie, ma nikt, ma trzy osoby. Tylko to jest Państwa decyzja. To no to ja proponuję, żeby Pani poszła, Pan, tak? Bo widzę, że... No i skoro... A wiesz, że jest tak? Bo pani Ewa też chyba może. Nie, tylko mamy śmieszne. Jak najbardziej. Także, że pan i pani Szarodziecka zostaje. Może ktoś jeszcze, naprawdę zna dobrze przepisy, żeby nie siedzieć i nie słuchać, tylko... To ja przepisy? No, nie są znane.